Hej, przychodzę tu tylko do Was na sekundę jako lektor, żeby przypomnieć Wam, że jeszcze tylko dzisiaj, czyli 15 lutego, do północy obowiązuje kod zniżkowy Love Makeup na zakupy w glamshop.pl, który daje aż 20% zniżki do zakupów, więc myślę, że warto skorzystać. A teraz już przechodzimy do filmu o korektorach buziaki. Cześć, film długo wyczekiwany, w końcu się za niego zabrałam. Ja też przyznaję, że żeby nagrać ostatnimi czasy film tego typu, ja potrzebuję czasu, żeby przysiąść, żeby przemyśleć, co chcę Wam powiedzieć i mieć ciszę wkoło siebie, która w tej chwili nastąpiła bez pora drzemki. Jeżeli chodzi o ten makijaż, on na kanale już był albo będzie, to będzie makijaż z nowościami NYX z serii One Brand i na ustach mam nową szminkę, to jest NYX Metallic Matte, Matte Metallic, w którąś z tych stron, kolor Paris. Przepiękny efekt takich satynowych, welurowych ust. Niestety te szminki trochę ściągają, ale ten efekt i tak mi się strasznie podoba. Słuchajcie, korektory. Na rynku jest wiele, wiele korektorów. Ja chciałabym się dzisiaj trochę bardziej skupić na tych wysokopółkowych, ale powiem Wam też o trochę tańszych korektorach. Głównie będę mówić o korektorach pod oczy, których najbardziej używam, lubię używać pod oczy, dlatego że ja tak bardzo nie używam korektorów do korygowania niedoskonałości, bo na szczęście mam ich niewiele. Niewiele mi się ich pojawia. Wolę nałożyć dwie warstwy podkładu niż nakładać korektor. Chciałabym się troszeczkę bardziej skupić dzisiaj akurat na korektorach wysokopółkowych, markowych, takich dostępnych w Sephorze, w Douglasie i tak dalej. Dlatego, że one są jednak drogimi produktami, jest ciężko wziąć sobie próbkę i ciężko zaryzykować, wiecie, wydać 100-150 zł na korektor. To, co w moim odczuciu jest najważniejsze, jeżeli chodzi o korektor pod oczy, to to, żeby on miał gładką, dość kremową, taką przyjemną konsystencję, wbrew pozorom nie za lekką, żeby miał bardzo dobre krycie. Niemniej, jeżeli ktoś ma bardzo duże zasinienie pod oczami, to sam korektor, choćby najmocniej kryjący, nie da rady. I tutaj znowu taka gwiazdeczka i kciuki w górę, jeżeli chcecie, mumek tam z tyłu chodzi. Jeżeli chcecie film o tym, jak naprawdę hardkorowo pozbyć się przebarwień i tego tutaj typu Doliny łez i tak dalej, to będzie osobny film. Bardzo się postaram go nagrać, bo myślę, że to dość ważna tematyka. Często pojawiają się komentarze pokroju: kupiłam ten korektor, a i tak widać, moje sińce przebijają. Natomiast fakt też jest taki, że w drogeriach jest trochę mniej bardzo dobrych korektorów. One mają trochę słabsze krycia, co z tą konsystencją jest nie tak, że są takie tłustawe, przyjemne, a po chwili krycia nie ma. Ja jestem osobą, która lubi mocno kryjące, bardzo mocno kryjące korektory. Jestem też osobą, która oczywiście, jak większość z nas, nie lubi, żeby one wchodziły w zmarszczki, w linie mimiczne. Linie mimiczne to są takie drobne załamania, kreseczki, które mamy tuż pod dolną powieką. Z czasem mamy ich więcej z racji upływu wieku, ale generalnie linie mimiczne, takie właśnie te drobne zmarszczki, prawie każdy ma pod dolną powieką, bo ona się rusza. I niektóre korektory podkreślają to bardziej, inne mniej. Jedne wyglądają na bardziej suche pod okiem, drugie mniej. Warto pamiętać o tym, żeby zawsze pod korektor nałożyć dobry krem nawilżający, a dobry krem nawilżający pod oczy to jest taki, który sprosta Waszym oczekiwaniom i temu, jak Wasza skóra, czego Wasza skóra pod oczami potrzebuje. Jeżeli jesteście młodymi osobami, pewnie wystarczą jakieś fajne, lekkie, nawilżające kremy, jakieś żele ze świetlikiem. Benefit ma bardzo fajny krem pod oczy, troszeczkę droższy, ale pięknie się pod makijażem sprawdza. Natomiast jeżeli chcecie czegoś mocniejszego, macie suchą cerę, tak jak ja, chcecie bardzo mocnego nawilżenia, warto zainwestować w bardzo bogaty krem. Niemniej trzeba też zwrócić uwagę, żeby on się nadawał pod makijaż. Często te ciężkie kremy, one się pod makijażem rolują. Są też oczywiście różne produkty pod korektory, typu bazy pod korektory. Na pewno ma taką bazę Smashbox, na pewno ma Benefit, AA ma taką bazę też. Więc to są takie produkty nawilżające, lekko rozświetlające pod oczami, które fajnie pracują sobie z korektorem. Dobrze, więc może zacznę pozytywnie, czyli od korektorów, które uwielbiam i które to są korektory, które jak mi się kończą, to kupuję ponowne opakowanie. I jak mi się skończą, to kupię je znowu. Nie wiem nawet, czy tutaj mam te stare opakowania, chyba wyrzuciłam, ale już Wam pokazuję, przechodzę do rzeczy. Tak myślę sobie w środku, że gdybym miała wyrzucić wszystkie, to ten by został jako jedyny. To jest Sephora. Korektor numer 13. 13 to jest kolor. I on się nazywa
właśnie High Coverage Concealer Natural Finish. To jest korektor z bardzo dobrym kryciem. Oczywiście on występuje w pełnej gamie kolorystycznej. Tutaj mamy akurat bardzo jasny kolor. Za co ja go uwielbiam. On ma taki dość specyficzny zapach trochę takiej farbki czy kleju, także tym się nie zraście. Go kocham najbardziej za to, że on ma w jak najbardziej pozytywnym sensie taką plastyczną, lepką konsystencję. Rozprowadzając go, on się nie odkleja, on się nie rozciera, on nie znika, on po prostu cudownie wpracowuje się w skórę, robiąc na niej w jak najbardziej pozytywnym sensie taką powłokę korektora. Wtapia się w tą skórę, wtapia się w makijaż, łączy się pięknie z podkładami, nie odznacza się i do tego kosztuje chyba 59 zł. Oczywiście w Sephorze, pamiętajcie, są promocje minus 10, minus 20, 2 plus 1 gratis, więc można go wyrwać w naprawdę dobrej cenie. Tutaj jest tylko 2,5 ml, nie wiem, które to jest moje opakowanie, ale używam go od lat i zawsze jak mi się kończy, to do niego wracam. To jest taki mój go-to. Mam go tylko w jednym kolorze, bo mam dużo innych korektorów i wiecie, bez sensu jest dublować. Drugi korektor, który kupiłam, też drugie opakowanie, a ja mam, wiecie, tyle produktów, że to się rzadko zdarzy, żebym ja coś zużyła i faktycznie kupiła drugi raz, to jest NARS. Sławny podkład na całym YouTubie, teraz może już trochę mniej, bo jest duża konkurencja, ale on się nazywa Radiant Creamy Concealer i to jest kolor akurat Custard. Też taki dość popularny. On jest dość ciemny. Jakbym teraz go nałożyła na oko, to pod oko nie wiem, czy nie byłby za ciemny. Więc zastanawiam się nad jaśniejszym kolorem. Być może się skuszę na jakiejś promocji seforowej. I dlaczego ten lubię? Dlatego, że on jest bardzo kremowy. Nie ma już tego takiego gumowego wykończenia jak Sephora, ale daje cudowne uczucie nawilżenia i bardzo mocne krycie. Widzicie, tutaj zakrył mi bez problemu, użyła na ręce. Trzeba go nakładać z wyczuciem. On lubi być rozprowadzony pędzlem, gąbką ewentualnie i też bardzo fajnie wtapia się w skórę. Tu taki mały przerywnik. Jeżeli macie duże problemy z tym, że korektor Wam się pod oczami zbiera, w zmarszczkach, a wszyscy mówią, że się nie zbiera, to może jest coś na rzeczy z pudrowaniem. Pod oczami czasem też jest tak, że ktoś mówi, że jak przypudruję korektor, to jest jeszcze gorzej, jeszcze bardziej jest mi widać zmarszczki. Wtedy jest bardzo prosty trik, bo wystarczy wziąć zmoczoną gąbkę, ja tą wykonywałam dzisiaj makijaż, i po prostu taką zwilżoną gąbką nałożyć sobie korektor, tak, a później zwilżoną gąbką nałożyć puder, ewentualnie po nałożeniu korektora, nałożeniu pudru pędzlem, też sobie jeszcze docisnąć taką minimalnie wilgotną gąbką, żeby produkt suchy, czyli puder, który jest na wierzchu, trochę tej wilgoci wciągnął i wtedy on zdecydowanie lepiej naturalniej na buzi wygląda. Trzeba trochę poeksperymentować. Oczywiście są też pudry, które trochę lepiej i trochę gorzej pod oczami się spisują. Następny korektor, który mam w dwóch wersjach i jest dla mnie świetny, jest trochę zamiennikiem kolejnego, który pokażę, to jest Smashbox Studio Skin 24. Mam go w kolorach Light i Fair, czyli Fair jest oczywiście jaśniejszy. I teraz za co ten lubię? Za to, że on z tych trzech, które na razie pokazałam, ma najlżejszą konsystencję. Ja lubię używać słowa najcieńszą, bo wydaje mi się, że to najlepiej oddaje to, co mam na myśli, czyli nie jest, broń Boże, wodnisty, ale jest taki najlżejszy, najłatwiejszy do rozpracowania. Tu macie te kolory, u góry jest Fair, na dole jest Light. I on ma bardzo porządne krycie, mimo tej właśnie lekkiej konsystencji. Przy wklepaniu go uzyskujemy naprawdę fajne krycie i duże rozświetlenie właśnie okolic pod oczami. Ostatni z takich naprawdę moich faworytów będzie ten korektor. To jest Tarte Shape Tape Concealer. On zyskał sławę tym, że został okrzyknięty jedynym w zasadzie korektorem na rynku, który nie wchodzi w zmarszczki mimiczne. I tak, on nie wchodzi, ale pod warunkiem, że go dobrze przypudrujemy, że dobry krem pod niego użyjemy. On ma taką bardzo dużą, jak widzicie, różdżkę, sympatyczny taki aplikator, dość dużo się go nakłada. I on jest naprawdę dobrym korektorem swego czasu. Teraz Wam pokażę, on bardzo mocno kryje, zobaczcie, tutaj jest. Swego czasu ja żałowałam, że nie mam innych odcieni, bo byłam po prostu uzależniona od tego korektora właśnie ze względu na duże krycie. Niemniej on też dość tak porządnie zastyga, więc jak ktoś ma bardzo suchą
okolic za podokiem, to on może jednak wyglądać sucho i podkreślić wbrew pozorom właśnie te zmarszczki, czego niby nie robi. Czyli jakby tutaj potrzebujemy dobrego kremu. To są korektory, których ja w tej chwili używam i które uważam, że są świetne i które, tak jak Wam powiedziałam, kupiłam kolejny raz. Pokażę Wam też korektory, które zawsze były moimi ulubieńcami i są w mojej szafie, tylko trochę mniej ich używam, bo po prostu mi się pokończyły, a mam tego tyle, że nie chcę kupować kolejnych. To jest Urban Decay Naked Skin. Mam, widzicie, też dwa kolory, to jest Light i Medium Light. To są korektory, które dają bardzo naturalne wykończenie. Jakbym miała porównać, to one mi trochę te korektory z Narsa przypominają, może z ciut mniejszym kryciem, niemniej bardzo naturalne wykończenie, bardzo ładna długość utrzymują, też nie wchodzą w zmarszczki mimiczne. No i korektor NYXa, który mam dziś pod oczami z racji właśnie wykonywania makijażu, on jest trochę tańszy od reszty tutaj, bo on w granicach 50, chyba 60 zł też kosztuje. Bardzo mocno rozświetlające korektory, bardzo mocno kryjące korektory z dużą, dużą ilością pigmentu, ale też trzeba uważać, żeby ich nie przesuszyć złą bazą i żeby ich nie przesuszyć zbyt dużą ilością pudru albo może pudru matującego. Unikajcie pod oczami pudrów typowo matujących. Lepiej już się sprawdzą pudry typu HD, krzemionki, pudry mineralne. To mineralne to w ogóle fajne pod oczy są. I szybko powiem oczywiście o korektorze tym. Dawno, dawno, lata temu miałam go ze Stanów i wtedy dwa razy go miałam ze Stanów, kiedy go w Polsce nie było i on w ogóle nie można go było kupić na żadnym Allegro. To jest to tutaj, czyli Maybelline Age Rewind. Ja mam w kolorze Nude i Light. On niestety tylko w tych dwóch kolorach w Polsce występuje. Przez to, że kolor jest ciemniejszy, mam wrażenie, szczerze mówiąc, że Nude lepiej kryje, a Light jest taki sobie. Ale co jest fajnego? Bardzo dobre krycie, bardzo kremowa konsystencja. I nie podkreśla zmarszczek mimicznych. Wtrąciłam tu taki typowo rossmanowy korektor, dlatego że on jest naprawdę godny uwagi. Jest trochę więcej dobrych korektorów. Fajny jest na przykład L'Oreal, ten tutaj trumacz nie jest zły, on jest przepakowany. Potem taki miałam na przykład, nie wiem czy on był w Polsce, L'Oreal Visible Lift Blur, ale to jakby nie na dzisiaj. Dzisiaj chcę się skupić na tych kultowych, na porównaniu tego, które z nich są naprawdę dobre. Więc tego taką nowość na polskim rynku jest tylko w dwóch kolorach, tak dostępna od ręki. No i teraz trzy korektory, które są moim dużym rozczarowaniem. Jeden takim mniejszym niż pozostała dwójka, ale to zaraz. Tu też spójrzcie, jak te korektory się po chwili zachowują. Ten tutaj zdecydowanie ściemniał troszeczkę starta, więc on taki trochę różowy się zrobił, to jest kolor light, więc jakbyście chciały wiedzieć, to pod oczami dość dobrze wygląda, taki różowawy odcień, niemniej warto to wziąć pod uwagę i chyba najmniej właśnie ciemniejący czy dziejący się. On jak skóra wygląda, to jest ten z Sephory, on się też nie rusza nigdzie. Tak, i teraz trzy korektury, które są moim rozczarowaniem. Moim chyba największym rozczarowaniem jest korektor firmy Kat Von D, Lock It Concealer, kolor neutral, NL15. Dlaczego? Bo on jest tak, on jest bardzo, bardzo suchy, on jest gęsty, owszem jest mega napigmentowany, ale pod okiem tak strasznie ciężko wygląda, mimo że ja lubię ciężkie. I zobaczcie, to jest LC15, on powinien być dość jasny, on wcale taki jasny nie jest. W opakowaniu, a na skórze, on jest na skórze stąd 2 tony ciemniejszy niż w opakowaniu, więc to mnie też rozczarowało. No nie sięgam po niego chętnie, także to jest moje rozczarowanie. Prędzej będę go używać dziś na niedoskonałości, jak będzie mi palcował kolorystycznie, niż pod oczy. Drugi, który mnie też rozczarował, a był drogi, to jest Becca Aqua Luminous Perfecting Concealer. To jest korektor, który właśnie jak to produkty Becky powinien być taki teoretycznie bardzo rozświetlający. On jest właśnie Aqua, czyli lekki. On jest z tej gamy Aqua, z której mam między innymi podkład. I wszystko fajnie, tylko on jest tak lekki, że on dość słabo kryje i on jest tak lekki, że on może nie, że się utlenia, ale taki jest za mało kryjący. Dla mnie osobiście to nie jest to. To jest fajny moim zdaniem korektor na lato, jak ktoś jest opalony i chce tylko zakryć na przykład cienie pod oczami i zrobić to w takim, z takim efektem nabłyszczenia. Rozumiecie, że ta skóra jest nawilżona, a niekoniecznie dobrze
hardkorowo zakamuflowana. No i trzeci, który też niestety jest taki sobie, przez to, że wchodzi w zmarsz chemiczny i wygląda z czasem ciężko bardzo, to jest Born This Way, Two-Faced. Mocno kryjący, znowu tutaj korektor do kompletu, do podkładu, który się pojawił. I fajnie. Ale trochę za suchy. Ja Wam powiem, że mam takie wrażenie, że po prostu niektóre z tych firm chciały zapobiec wchodzeniu korektora w zmarsz pod oczami i dlatego dodały do nich substancje powodujące zasychanie, takie wiecie, matowienie, tak jak do bardzo długotrwałych podkładów. No i na logikę to pod okiem nie będzie dobrze wyglądać, bo mimo, że on się w zmarszczkach nie zbierze, czyli fizycznie jakby nie porobić takie wałeczki, wiecie, zebranego korektora, o tyle on podkreśli suche zmarszczki tym, że tą skórę ściągnie i ona będzie wyglądać na zasuszoną, tym bardziej, że większość raczej osób, które lubią mocne krycie pod oczami, jeszcze ten korektor przypudruje, więc efekt jest po prostu wtedy kiepski totalnie. Ten też taki się robi, taki kredowy. Jakby teraz nawet patrząc widać, że najbardziej naturalne wykończenie, takie skóropodobne, ma korektor z Sephory. Najbardziej go za to lubię. Także to, jeżeli chodzi o opinię moją o tych najbardziej kultowych korektorach, których jest dużo w tej chwili w internecie. Wydajcie koniecznie znać, czy któryś z moich ulubieńców są Waszymi ulubieńcami, albo czy któryś z korektorów, które nie lubię, Wy też nie lubicie. Jestem bardzo ciekawa, czekam na komentarze. Proszę też o kciuka w górę, który mnie zmobilizuje do tego, żeby znowu wrócić do takich gadanych filmów. Chodzi mi po głowie film jeszcze o paru fajnych naprawdę produktach do pielęgnacji, których ostatnio używam i szczególnie jeżeli chodzi o maski takie na noc, bo to jest mój ulubiony produkt. Więc czekam na komentarze i na kciuki. Do następnego razu, buziaczki!